Pani Marszałek, Panie i Panowie, za chwilę głosowanie nad podatkiem miedziowym. Ten podatek pokazuje, jak w soczewce, trzy cechy rządów Platformy. Po pierwsze, jest to bardzo celne, mocne uderzenie fiskalne w gospodarkę realną, w przemysł. Po drugie, jest to uderzenie w krajowe aktywa gospodarcze, w krajowe zasoby gospodarcze, w spółkę z wiodącym udziałem, kontrolującym udziałem Skarbu Państwa w KGHM Polska Miedź. I to jest bardzo mocne uderzenie także w Dolny Śląsk. Po trzecie, ten podatek pokazuje niewiedzę co do zasadniczych faktów. Otóż urzędujący minister finansów dwa tygodnie temu tutaj na tej trybunie sejmowej ujawnił, że nie wie o tym, że KGHM Polska Miedź jest spółką, w której Skarb Państwa, jego kolega na urzędzie minister Skarbu Państwa, wykonuje kompetencje największego właściciela, decyduje o strategii, decyduje o poziomie dywidendy. Minister finansów ujawnił, że nie wie o tym, że w Polsce podatek nigdy nie był wynagrodzeniem dla właściciela kopalin, że w Polsce tą funkcję, już kończę, że w Polsce tą funkcję pełni opłata za użytkowanie górnicze i to jest to mining royalty, panie ministrze. I moje pytanie brzmi w ten sposób. Ja rozumiem, że pan minister może nie mieć wiedzy co do pewnych faktów gospodarczo-prawnych, ale proszę nam powiedzieć, dlaczego panu zabrakło wstydu, żeby tą niewiedzą popisywać się przed Wysoką Izbą?